Podjechałem na tą sesję dzisiaj po prostu jako ostatni, ale jeszcze trzech schodków nie pokonałem, a już mówiła mi produkcja, że no takiej seksownej sesji to już nie mieliśmy dawno. Zaszaleliśmy troszkę. No, troszkę to mało powiedziane. No nie wiem, czy miałam taką odważną sesję w życiu, jak ta. Bez Pani zgody byśmy tego nie zrobili. Była taka potrzeba? Nie było wcześniej takiej odwagi. Była słaba akceptacja siebie i zawsze wstyd i że nie wypada, a zresztą, że nie bardzo i to ja mam tonę kompleksów. I coś się takiego stało, jak skończyłam 50 lat, że pomyślałam sobie, nie, no błagam. No kiedy, jak nie teraz, to znaczy pomyślałam sobie, że dlaczego mam jeszcze się nie poczuć seksownie i kobieco. Zresztą z radością obserwuję na Instagramie kobiety naprawdę 70+, 80+, które wręcz chwalą się, jak są wysportowane, jak świetnie tańczą, jak się gimnastykują mówią otwarcie, mam tyle i tyle lat, proszę, nikt mi nie daje, ale można, proszę bardzo. I sobie myślę, kurczę, no od razu powiem, że nie ma tam ani jednej Polki, że wszystko to są kobiety, które mieszkają poza granicami naszego kraju. My mamy dzisiaj rozmawiałam o tym z fotografką, z Marleną Bilińską, z którą się kolejny raz spotykam i która zawsze mi powtarza, że jestem piękna i seksowna i mam się nie chować, nie zakrywać, nie zamykać i na razie jestem w szoku. No bo jak ja się dopiero skończyła, ja jestem w głębokim szoku. No bo jak to jest, że tak wiele osób mówi nam, albo pani akurat w tym przypadku, że jest pani utalentowana, piękna, wspaniała, a jednak pani jest sama swoim najsurowszym krytykiem? Ja to wyniosłam z domu. Moja mama, chociaż była cudownie empatyczną osobą w stosunku do innych, to w stosunku do siebie i do swoich najbliższych była totalną pesymistką. Zawsze mówiła, że się nic nie uda, nam nie uda, tobie się nie uda. To wynikało na pewno z tego, jak sama była wychowywana i myślę, że była mocno porównywana z rodzeństwem, szczególnie tym bardziej, tym zdolniejszym. Mimo, że moja mama miała 6 rodzeństwa i właściwie poza najstarszym wujkiem, który zginął w AK, to reszta skończyła studia i była bardzo, bardzo wykształcona, to i tak mama mówiła, nie, ty to się na pewno na studia tam nie dostaniesz. No gdzie ty tam? I jak się wychodzi z takim obciążeniem z domu, to niestety to trochę... ja nawet nie wiem, czy przeszkadza, bo ja nie mam świadomości, żeby mi to przeszkadzało. Mama mi zawsze mówiła, że moje miejsce jest w drugim rzędzie. No więc ja zawsze do tego drugiego rzędu chodziłam i stwierdziłam, że tam jest moje miejsce. I potem rzeczywiście pomyślałam sobie w pewnym momencie życia, że że może już czas. Chociażby z racji wieku, przepchać się do pierwszego. Trochę musiało lat minąć, żeby sobie taką myśl dać, a jednak czy wcześniej wybór tego zawodu, to nie jest tak, że to taki ciekawy albo trudny wybór, bo to jednak jest taki zawód, w którym jesteście Państwo oceniani. Tak, to prawda. Więc jak nie mamy w sobie tej pewności siebie, to tak trochę jak pójść na bitwę. Nie, to jest właściwie ten zawód to jest miłość i pasja. To jest przede wszystkim też wielka różnorodność, która jest plusem, bo role, które się gra, role na planie serialu, filmu, czy też role w teatrze, to jest ciągły płodozmian. Płodozmian w spotykaniu cudownych ludzi, nie tylko aktorów, ale w ogóle ludzi, którzy pracują w teatrze czy na planie. Nie ma nudy. A to z pewnością jest to, co ja chciałam w życiu robić, to na pewno, żeby ja siebie jakby z całym szacunkiem dla pracy biurowej, ja siebie tam nie wyobrażam, znaczy ja mam za duży temperament. Więc tutaj na pewno ten wybór był dobry, ale było na pewno też za mało takiej odwagi, jak dzisiaj myślę z perspektywy
żeby właśnie czasem tupnąć nogą, czy czasem się wypchać, czy czasem coś zrobić, nie wiem, bardziej albo spektakularnego, albo bardziej takiego odważnego, co by zatrzęsło show biznesem. Nie wiem, no teraz rzucam oczywiście i śmieję się z tego. Zawód jak zawód. To też chyba wielkie szczęście, żeby móc po prostu tak mieć fantastycznie zapełniony kalendarz, jak ma pani. Nie jest tak, że jak rozmawiacie sobie w garderobach, w teatrze z koleżankami, równolatkami, to nie każda z was może powiedzieć, że jest w czym wybierać, że dla każdej starcza ról? To nie jest powód, nigdy nie był to dla mnie powód do chwalenia. Ja jestem po prostu szczęśliwa losowi, że mnie się tak udało i nawet jak jestem bardzo zmęczona, to dzisiaj staram się właśnie doceniać to i staram się też nie epatować tym, bo ja też w swoim życiu miałam takie okresy, że czekałam na te role. I ja dokładnie wiem, co przeżywają te dziewczyny, które mówią, no tak, my mamy tylko to, a ty masz to i to i tamto. Ja zawsze się śmieję, poczekajcie, będziecie w moim wieku, to do was też dojdzie. Ale wiem, że ten zawód karmi się naprawdę tak nieprawdopodobnymi i przypadkami, i jakimiś splotami zbiegów okoliczności, na pewno utem szczęścia, że żeby się tych wiele czynników naprawdę ze sobą spotkały, no to to rzeczywiście to jest kosmos. I oczywiście, że chciałabym robić więcej, chciałabym grać jeszcze na przykład, nie wiem, jeszcze zagrać jakąś taką fajną, spektakularną rolę albo rolę, która będzie wymagała ode mnie totalnej przemiany. Uśmiechnąłam się, gdy pani powiedziała, że ja bym chciała zagrać jeszcze więcej i mieć kolejne plany, a bo jednak przy 60. urodzinach, kiedy był jeden z wywiadów, tam padło takie zdanie, że a z drugiej strony chciałby człowiek tak wyhamować i cieszyć się życiem. Nie ma czasem tak, że nie wiem, Bliss, na przykład pan Czarek mówi, Kaśka, już zwolnij, dobra, wystarczy. On pracuje tyle samo, co ja. No właśnie, ale to łatwo komuś powiedzieć, a sobie najgorzej, nie? Jak znaleźć ten balans i czy faktycznie nie ma takiego pomysłu, że no powinnam faktycznie zwolnić, żeby się pocieszyć tym życiem? Nie, to znaczy teraz jest tak, że rzeczywiście wyznaczamy sobie taki czas z rocznym wyprzedzeniem na wspólne urlopowanie. I tak być musi, bo ponieważ gramy w różnych spektaklach i w różnych produkcjach, bardzo często nam jest się trudno zgrać, bo jak ja mam wolny, to on pracuje, tak. I na odwrót, więc żeby razem zaplanować jakiś czas, to sobie to planujemy. I powiem szczerze, że rozsmakowujemy się w tym. No właśnie. Bo rozsmakowujemy się. Trochę trzeba było pewnie na to poczekać, ale to naprawdę jest pewnie taki moment, kiedy warto sobie powiedzieć stop i teraz jesteśmy dla siebie. Planowanie różnej pracy z rocznym wyprzedzeniem, dobry pomysł. A na przykład jakiś drugi krok, żeby wspólnie powiedzieć, zostawmy już to aktorstwo po prostu i cieszmy się życiem. Są jakieś takie myśli, czy totalnie to jest rozpędzona maszyna? Myśli są bardziej u Cezarego niż u mnie, bo ja kocham pracę i ja po prostu jak mam rzeczywiście jakiś wolny termin, to przyjmuję. Ja też dużo robię rzeczy też pozazawodowych, czyli robię też aktywnie działam w różnych stowarzyszeniach na rzecz aktywizacji kobiet 50+ w Polsce. No więc nie mogę być przykładem kobiety niepracującej i się nudzącej, tylko muszę być jak najbardziej aktywna w tym, w swoim życiu i też to są dla mnie bardzo też budujące spotkania, historie kobiet, które pokonały swoje trudne związki, czy też albo pokonały swoją nieśmiałość i podjęły odwagę zmiany w swoim życiu, zmiany zawodu, zmiany pasji, zrobienia czegoś nowego, zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka. Są dziewczyny, które zakładają małe stowarzyszenia, które się wspierają, uczą się albo próbują zrobić coś dla gminy i pchają kobiety na przykład, żeby zostały radnymi, co jest cudowne, szczególnie w mniejszych społecznościach. Nie ma większej, lepszej wymiany emocji z drugim człowiekiem niż z nim rozmowa.
A na takich spotkaniach jest czas na rozmowy i one są naprawdę dla mnie bardzo budujące. Ja czerpię nieprawdopodobną radość, chęć do życia i siłę też z tych historii. Natomiast panie mówią, że po spotkaniu ze mną one są tak samo naładowane moim dobrym podejściem, moją empatią, moją energią. No i prawdziwa wymiana energii. Ja na koniec wrócę, bo pani powiedziała o wspieraniu się kobiet, do właśnie tego tematu. Czy to wspieranie też w państwa środowisku jest obecne? Czy pani mogłaby wśród tych najbliższych osób, może przyjaciółek, wymienić jakieś właśnie takie nazwisko? Znaczy ja nie, ja absolutnie nie będę tutaj wymieniać nazwisk, ale proszę mi wierzyć, że jest mnóstwo koleżanek, i młodszych, i starszych, które na przykład ostatnio doświadczyłam w garderobie teatralnej pomocy od koleżanki, bo powiedziałam, że mam taką trudność, że nie umiem, pewnie to z racji też wieku, że sobie nie radzę dobrze i z różnymi mediami społecznościowymi, ale też nie radzę sobie pewnie tak z telefonem, z tym, że te self-tape to jest w ogóle dla mnie jakiś koszmar. Ona mówi, słuchaj, to ja cię nauczę, umówmy się, ja cię nauczę. Udało się spotkać? Tak, i super. Normalnie ktoś by pomyślał, że w tym środowisku jest taka nienawiść i taka zazdrość, że nie, no ja będę uczyć koleżankę, żeby ona nagrała lepszego self-tape'a i żeby wysłała i żeby dostarła. Nie, teraz tak nie ma i to jest niezwykle budujące. I naprawdę doświadczyłam od wielu moich znanych koleżanek też takiej, kiedy byłam w gorszym okresie, miałam mniej pracy, to taki, słuchaj, zadzwonię do ciebie, tam jest chyba casting, tam chyba szukają takiej właśnie mniej więcej w przedziale 50+, tam szukają takiej roli, podeślę ci, zadzwoń, umów się, no to jest budujące. Ja myślę, że jeszcze uśmiech, dobre słowo, komplement i wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, czy to jest, nie wiem, moja sąsiadka, czy to jest, nie wiem, pani w sklepie, czy to jest koleżanka z teatru, czy koleżanka z planu filmowego, to jeszcze naprawdę uśmiech, dobre słowo, empatia nikomu nie zaszkodziły, a wręcz przeciwnie, nawet twierdzę, że w wielu wypadkach pomogły. I całe życie uczyłam tego mojej córki. Ale nie wszyscy o tym pamiętają, dlatego to jest zdecydowanie bardzo ważne. To się też wynosi z domu, bo rzeczywiście moja mama była nieprawdopodobnie empatyczną osobą, która nie wierzyła w swoje dzieci, ale to jakby nie ma, jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast, wie pan, miło jest po latach usłyszeć od znajomych ludzi, którzy pracują z naszymi córkami, one rzeczywiście pracują w kompletnie różnych dziedzinach. Tak. Spotkałem się z pani córką, świetna dziewczyna, bardzo dobrze wychowany młody człowiek. Ja myślę, że dla matki to nie ma lepszego komplementu. Nie ma i większej takiej radości, że rzeczywiście są empatyczne, są otwarte i tego szacunku dla drugiego człowieka ja nauczyłam się w domu i tego uczę swoje dzieci i to jest niezwykle ważne. Tam podpatrywałem, że chciała pani wysłać mężowi jedno ze zdjęć, które dzisiaj tutaj powstało. Jak pani myśli, co on odpisze? No ciekawa jestem. Zacieramy rączki. Aż się boję. Zacieramy rączki, a państwo naprawdę zobaczą, o czym rozmawiamy w najnowszej Vivie, bo tam ta sesja zdjęciowa już się na pewno ukazała. Bardzo dziękuję.